Witam wszystkich miłośników akwarystyki. Jesteście na kanale Akwarium Amatorskie TV. Akwarium poświęcone głównie mojemu zbiornikowi 240 litrów, przypomnę, które seria tych filmów opowiada o moich perypetiach związanych z akwarystyką. Słuchajcie, dzisiejszy odcinek będzie poświęcony filtrowi RO. Filtr RO, jak wiecie, jest bardzo przydatny, szczególnie w akwarystyce roślinnej. Na ten temat może kiedyś zrobię, jakie dobrodziejstwa związane z filtra odwróconej osmozy, powiem kiedyś, może w innym odcinku. Słuchajcie, filtr RO zawsze chciałem mieć. Jedyny powód był, jaki mnie hamował przed tym zamiarem, jest to, że po prostu jestem kompletną nogą, jeśli chodzi o kwestie jakieś mechaniczne, montaże i tak dalej, i tak dalej. Po prostu, szczerze mówiąc, bałem się, czy dam radę to wszystko zamontować. Następna sprawa, też wydawało mi się, że to jest nie wiadomo jakie duże urządzenie i gdzie ja sobie to zamontuję, czy to będzie w ogóle estetycznie wyglądało i tak dalej, i tak dalej. Okazuje się, że wszystko jest naprawdę dziecinnie proste. Ja, człowiek, który jest z zerowym pojęciem o jakiekolwiek majstrowaniu, złożyłem ten filtr w ciągu, nie wiem, 15 minut. Jak pytałem się ludzi na mojej grupie Akwarium Amatorskie o filtry RO, jeśli chodzi o montaż i tak dalej. Każdy jeden mówił, że stary, przestań, to tak dziecinnie proste, że w ogóle żenujące jest, że o to pytasz. Macie rację, chłopaki i dziewczęta. To jest naprawdę bardzo proste i naprawdę intuicyjne dla każdego jednego człowieka. Ok, może przejdźmy do filtra. Widoczny model filtra zamówiłem na stronie sklepu online filtrwody.pl. Mój model filtra jest oznaczony w następujący sposób. Filtr osmoza akwarystyczna RO4 z demineralizator. Tak dokładnie brzmi model mojego filtra. Słuchajcie, żeby tutaj wam nie straszyć, żebyście tam nie musieli zapisywać, link do strony producenta, sprzedawcy zamieszczę w opisie. Ok, cóż takiego znajdziemy w środku? Znajdziemy przyłącze wody. Przyłącze wody, producent jest elastyczny, ja wziąłem sobie, można sobie wybrać różne tam wielkości, ja wziąłem pół cala. Do przyłącza wody potrzebny nam taki jest kranik. Kranik, który będzie puszczał nam wodę do naszego filtra. Następna sprawa to przewody, które będą doprowadzały wodę do naszego filtra o długości 3 metrów. Następna sprawa to obejmy do montażu filtra, po prostu jak już będzie gotowy, to żeby przymocować do czegoś. To jest membrana RO z dwoma, na dole będzie widać, z dwoma takimi, z dwoma uszczelkami, no, żeby to było po prostu bardzo szczelne. Następne przyłącze do odpływu kanalizacyjnego, do wody można przyłączyć sobie tak, żeby to wszystko stabilnie działało. Ja tego akurat nie robiłem, bo mi to nie było potrzebne, trochę w inny sposób to wymyśliłem, ale później będziecie się śmiali, teraz jeszcze może powstrzymajcie się trochę, to wszystko później. Tak wygląda filtr, że tak powiem, w całej swojej krasie. Ok, z czego składa się
nasz filtr. Jak widzicie, tutaj są wylot jest wlot, znaczy wody, wylot wody gotowej i wylot wody odpadowej. Przypomnę, że nie cała woda ląduje w naszym akwarium. Część jest odprowadzana. To jest filtr karbowęglowy, filtr sedymentacyjny i obudowa membrany RO. A to jest demineralizator, który jest ostatnią, że tak powiem, fazą przed ujściem do naszego akwarium. A raczej pewnie, jak w moim przypadku to było, najpierw kupiłem sobie taki baniaczek dość dobrych rozmiarów, czyli 60 litrów, tyle ile właśnie zamierzam podmieniać. Przypomnę, akwarium mam 240 litrów. No i cóż, no i sobie cieknie powoli. O wydajności może troszkę później. Teraz jeszcze powiem, jakie narzędzia nam potrzebne. No będzie potrzebne nam pewnie jakieś tam klucze będą potrzebne. No. Na pewno będzie potrzebna taśma teflonowa do uszczelnienia tego wszystkiego. Szczególnie tych metalowych złączek, znaczy złączek tych przyłączek do wody i tak dalej. W moim przypadku potrzebny mi jest nypel. Nie wiem, później będziecie, jak mówiłem, się śmiali ze mnie, jak ja to sobie wymyśliłem, ale to okej. Okay. No i co do tego nypla, będzie potrzebne nam takie gumowe podkładki takie, żeby to wszystko ładnie uszczelniło, żeby nic nam nie ciekło. Cały zestaw po rozpakowaniu wygląda tak. Naprawdę 95% całej pracy wykonuje za nas firma filtrwody.pl. Jak tutaj się montuje naszą membranę RO? Oczywiście przed zamontowaniem membrany RO musimy najpierw zrobić próbę. Oto widzicie membranę RO. Musicie zrobić próbę całego w ogóle systemu, całego filtru, żeby po prostu sprawdzić, czy nam czasem coś nie cieknie. A poza tym producent zaleca, żeby przez około 10 minut ten filtr pochodził bez włożenia tej membrany RO, po prostu, żeby wyczyściło wszelkie tam fabryczne zanieczyszczenia, żeby od razu te zanieczyszczenia się nie kumulowały w naszym filtrze RO, w naszej membranie. Widzicie tutaj podwójny o-ring uszczelniający, na górze też jest uszczelka. No cóż, bierzemy się do roboty, trzeba po prostu to wszystko włożyć w uprzednio odkręcony, w uprzednio odkręconej, że tak powiem, obudowie tej membrany RO. Ważne jest, żeby sprawdzić, czy na nakrętce tej obudowy jest, jakby powiedzieć, taka uszczelka, która no, musi dobrze tam przylegać i być, że tak powiem, dobrze osadzona. Jak już się domyślacie, ja ten test całego sprzętu zrobiłem troszkę wcześniej. Zgodnie z zaleceniami tutaj firmy filtrwody.pl taki układ pochodził u mnie 10 minut. Wszystkie zanieczyszczenia sobie poszły do kanalizacji. Teraz wkładamy membranę RO tymi dwoma o-ringami uszczelniającymi do dołu. Musimy to bardzo, że tak powiem, dobrze umieścić, żeby to wchodziło na ścisłość. Ona po prostu trzeba wepchać do momentu, kiedy po prostu poczujemy opór. Teraz przykręcam
dekiel pokrywy membrany RO. Najlepiej sobie tak jakby ustawić, żeby to po prostu pasowało do tego wężyka. Albo chociaż nawet góra chyba jest przysuwana. I najbardziej prosta rzecz, nie wiem jak oni to zrobili. Jak mówiłem, jestem kompletnym laikiem w kwestiach po prostu hydrauliki, mechaniki i tak dalej. Po prostu tą rurkę wkłada się do tego otworu z tą pokrywą. Moja łapa teraz to zakrywa, ale zaraz wam pokażę jak to się robi. Otóż widzicie jak to się robi. Wkłada się do pewnego oporu, się tutaj dociska, a następnie taki dings wkłada się w taką jakby fałdkę, która to wszystko zabezpiecza. No i cóż, no po takim zabiegu nic nie cieknie. Nie wiem jak to się robi, bo tam szczerze mówiąc to bardzo luźno wchodzi, bardzo to, nie wiem, nie przysparza żadnych kłopotów, ale najważniejsze jest to, że to wszystko naprawdę świetnie działa. Dla nawet takiego, jak mówiłem, człowieka, który nie jest za bardzo ogarnięty w tych tematach. Cały filtr po zmontowaniu wygląda tak. Ja słuchajcie, wam teraz pokażę jak ja to sobie zrobiłem i teraz można się śmiać. Ok. Przewód idzie tutaj, widzicie. To po prostu ja przykręciłem do tego, tam gdzie wychodzi słuchawka z prysznica. Przewód przykręcony. Na dole idzie po prostu najpierw przez filtr węglowy, później przez filtr ten sentymentatyczny, czy jak on się tam zwie. Na koniec idzie do komory, gdzie jest membrana RO, a później z membrany RO idzie do demineralizatora. Bardzo trudne słowo, też nie wiem ile ja muszę poświęceń robić dla was, żeby takich trudnych słów się uczyć. I dalej nie ma żadnego uznania z waszej strony. Ok, tak to idzie. No, wydaje mi się, że nie idzie to wolno. Idzie to nawet bardzo, tak powiem, troszkę rzeźko. Ile to będzie napełniać 60 litrów? 60 litrów napełnia to u mnie w ciągu 7 godzin bodajże. Dobrze, nie zwróciłem uwagi, kiedyś wam jeszcze powiem jak to dokładnie wygląda, ale to dziś będzie jakieś 7 godzin. Słuchajcie, różnica między zwykłą kranówką a filtrem, wodą z filtra RO jest taka, że kranówka wlewa wodę do naszego akwarium z wszystkim tym, co chcemy i z wszystkim tym, co nie chcemy, czyli różne metale ciężkie, różne jakieś tam nieczystości i tak dalej, i tak dalej. Każda woda ma inny skład makro i mikro składników, dlatego nie wiem, jak ktoś ma problem, nie, tak jak na przykład ja z azotem, czy z NO3, czy na przykład z PO4, to po prostu przez wodę RO nie leci tego nic. Ja sprawdzałem moją wodę po, że tak powiem, całym procesie filtracji. Ta woda po prostu jest sterylnie czysta. Nie posiada ani NO3, ani żelaza, nie posiada ani PO4. Jest po prostu idealnie czysta. GH chyba jest na poziomie, zresztą to kiedyś wam powiem, bo teraz już jestem do końca
nieprzygotowany, chyba że zaraz zajrzę, momencik. Ok, żeby nie było, że sobie sprawę pokpiłem, to jest tak, o. F żelazo 0,02, pH 6, GH 0, NO3 0,5, PO4 0,2, NO2 0,001. Znaczy, powiem wam tego, no ja mam te testy JBL i te testy po prostu nic nie wskazywały. No to jest to, co teraz czytam, to jest po prostu ta najniższa skala, jaką oni tam mają. Ale czy tak jest, to prawdopodobnie to wszystko jest na zero zrobione. I to daje plus, dlatego, dlaczego? Każdy się pyta, pewnie teraz się drapie w głowie, dlaczego on tak się cieszy, że nie ma nic. Dlatego, że teraz będę mógł sobie wlać tego, co chcę, ile chcę i będę miał dokładnie tyle, ile sobie zaplanowałem. Czyli jak ja za to wleję tyle i tyle, to wiem, że na pewno ta woda będzie miała tyle i tyle. A nie tyle, ile mi daje przedsiębiorstwo, które mi tą wodę dostarcza do domu. Akwarium wygląda tak. Woda po podmianie z RO jest krystalicznie czysta. Naprawdę wszystkim polecam. Odsyłam do opisu, tam możecie sobie zakupić taki filtr, może jakiś lepszy. Na dzień dzisiejszy to wszystko. Zapraszam na kolejne odcinki. Cześć.